jak widzicie albo nie po szybach. Pogoda nie rozpieszcza, mamy wtorek, dzień spotu Sub Cabrio Warszawa. No ale niestety mamy deszcz. Na szczęście przestał on padać dosłownie pół godziny temu. Więc lekkie kopanie w opony będzie. Mam nalepki intersubowe. I Hans powiedział, że zatrzyma dla mnie jedną kabriową, że tak się wyrażę. Więc jak to na obecną chwilę wygląda, bo mamy wtorek, za niecały tydzień, w poniedziałek mamy zamiar wyjechać. No i wyjeżdżamy. Więc tylko musimy porzucić plan Francji. Już ponieważ musimy być w pełnej gotowości, jeśli wprowadzą jakieś zaostrzenia epidemiologiczne na granicach i wyjdzie na to, że my, kurczę, jak przekroczymy granicę, musimy iść na kwarantannę, no to, że tak powiem, to mi się nie uśmiecha, więc trzeba gnać do domu. Dlatego Francję porzucamy też ze względów, no głównie takich, że musimy być cały czas, że tak powiem, na infolinii, śledzić doniesienia tego, co się będzie działo. Oczywiście się wypłaszcza, tak, i mamy z każdym dniem coraz więcej zdiagnozowanych, czyli wypolowanych osób, które są chore. Szczerze nie wiem, czy byłem chory. Mamy domniemania z Werką, że byliśmy, ale czy tak jest? No więc zjedziemy sobie Holandię wzdłuż i wszerz, pojedziemy sobie tym popłyniemy tym promem na wyspę. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Wszystko wam nagramy. Wczoraj odbyło się losowanie wśród patronów. Szczęśliwy patron został wylosowany. Reszta patronów, jeśli chce, a bodajże chyba 3/4 chce, dostanie pocztówkę od nas z Holandii, a zwycięzca losowania otrzyma to, co dobrego przywieziemy z Holandii. I nie, to nie będzie marihuana, żeby było w woli jasności. Także kierunek spot, pogoda jest taka, że pewnie będzie nas czterech na krzyż, ale przynajmniej będzie można sobie pogadać przez tę godzinkę, dwie. I tak jak kiedyś tutaj było po prostu mnóstwo samochodów i pieszych i ludzi, tak gdzieś dzięki pogodzie jest po prostu pusto. To dobrze w sumie dla nas. Doszły dwie nalepki. Pierwsza Sub Cabrio Warszawa i intersubowa. Więc troszkę mało miejsca już się robi. No i krzywo oczywiście kaszla. Ale to ma też swój urok. Kierunek na Sielsk.
czarki nie jest. To chyba już po ciąży jest. No tak. Powinna się wystawić. No. Tylko za późno. Ten młodziak wczoraj znaleziony w rowie. To też możliwe, że to jest jego... Hej! Czcia. Wyprowadzamy sobie psy. I chodzimy po lesie. A pachnie tak grzybami, że gdzieś muszą być jakieś. Weronika próbuje psy nakłonić do spaceru, ale są bardzo nieufne. Nie wyszło. Cześć! Cześć, młodziaku! Cześć! Cześć, młodziaku! Cześć! Ktoś cię znalazł podobno. Kto ma dinozaura takiego? Kto ma dinozaura takiego? Ostatnio też nasila się ilość zwrotów psów. I to nie jest kwestia takiej... Znaczy oczywiście, że są takie kwestie jak, nie wiem, porzucanie w lasach i tak dalej. Ale są zwroty z adopcji. Bo piesek coś tam, bo piesek coś tam. Pies obgryzł ścianę. Ja wam później pokażę, co zrobiła Lia. W mieszkaniu dopiero co wyremontowanym naszym. Ale już machnąłem na hamak do ręku. Albo że coś zbił. No zdarza się. Albo po prostu totalnie, że tak powiem, z dupy powody, które są w 100% po prostu do odrzucenia. Z takich powodów się nie oddaje psa. Jak się adoptuje, to się dba o tego psa. A nie po 6, po roku, po 6 miesiącach, po roku oddaje się z powrotem do schroniska, do psa, który już się przyzwyczaił, że ma dom. I znowu wchodzimy, psycha się ryje. I mamy Edgara. Oczywiście wszystkie psy, które trafiają do stowarzyszenia, od razu mają komplet psów, badania, szczepienia i sterylizacja. Ogólnie teraz dziewczyny w nasilsku na całym terenie całej gminy robią bezpłatną kastrację. Z tymi psami w kojcach to zauważyłem też taką rzecz, że one strasznie szczekają w tych kojcach. Nie dają się złapać, a jak się pójdzie z nimi na spacer, to i się nie ciągnie ta smycz. Zupełnie inaczej się zachowują niż są w kojcach. Widzicie, co u nas jest? Chodź, kochani, mach. Chodź. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Z Lilą jest taki problem, że ona wszystko, co dostanie do gryzienia, na przykład jakiegoś pluszaka, niestety, to rozrywa go w ciągu 15 minut. Na takie ostre zęby. Iwerka właśnie kupiła piłkę. Tego nie da się przegryźć. Boję się tylko o stan mebli. Na szczęście mamy podłogę winylową, znaczy panele winylowe, więc nie powinno być problemu. I taka kostka. No, ciężko będzie jej to przegryźć. To tyle by było z nasielska. Pewnie wrócimy tu, jak wrócimy z wojaży. Ja mam zawsze taką tradycję, że jak gdzieś opuszczamy Polskę albo jedziemy na wakacje, to tak się to jakoś zbiega z czasem, że jadę oddawać krew, że mogę oddać krew. A że plan mam taki, żeby dobić do końca roku do 18 litrów,
No to jadę. Szczególnie teraz, kiedy ta krew jest bardzo potrzebna. I wam polecam właśnie, wracając do oddawania krwi, że jeżeli możecie, jesteście zdrowi, oddawajcie krew. Ona może... ona uratuje życie tym, którzy jej potrzebują. A dodatkowo ta krew może wrócić po prostu do was. No i teoretycznie i praktycznie z tego, co już doświadczyłem, to, że zyskuje się trochę przez to, że jest się krwiodawcą. Oprócz tych 8 czekolad i złości babci i dziadków u lekarza, kiedy wchodzicie poza kolejnością. Miejscówka znaleziona, więc idziemy. I po 17 litrach oddanej krwi zostałem namówiony na płytki. I ogólnie moje wrażenia po pierwszym oddawaniu płytek jest taki, że w sumie spoko. Miałem standardowy objaw mrowienia. No i godzina, że tak powiem, na stole, nie? Na siedzisku. Nie wiem, jeszcze chyba jest więcej czekolad. Coś mi się tak wydaje, że nie jest 8, tylko jest chyba 10. To ogólnie dobrze się czuję. Myślałem, że będzie gorzej, bo pan po krwi pełnej, jak czekałem w kolejce, dobrze, że upadł przed samym zejściem ze schodów, bo by poleciał w dół schodami. Do sklepu muszę myjkę zaliczyć i będzie wsią. Konrad jeszcze polecił, więc zajechałem do sklepu, kupiłem Quick Detailera zamiast Poor Boysów, teraz od RR Customs. Zobaczymy, jak to będzie działać. Jak wcześniej gdzieś jechaliśmy na jakąś podróż, to braliśmy ze sobą 3-kilową butlę z gazem, spalnikiem i tak dalej. Ale teraz, skoro nie będziemy za bardzo mieszkać pod namiotem, to jakość wykonania jest niska. Stwierdziłem, że przydałaby się po prostu taka składana do walizki kuchenka, że można było, nie wiem, w czasie drogi, bo też po Holandii będziemy sporo jeździć, przydałaby się taka mała składana walizki. O Boże, to pęknie w momentalnie to wszystko, ale dobra. Żeby można było sobie zaparzyć herbatę czy zjeść jest adapter do butli, spoko. Coś odgrzać tak na bardzo szybko. O tak. No i jest. I działa. Więc to będzie tak, to się wraca. Z powrotem wchodzi. Teraz jest odbezpieczona, więc nic się nie stanie. Można z powrotem na tym z tego strzelać nie będzie. Więc jest ok. Zdobyłem krzyżak, więc kawka w trasie będzie. To jest w sumie najważniejsze. W poniedziałek ruszamy w trasę. 1300 km. Plan jest taki, żeby wyjechać o świcie, czyli około 5. I na weekend sobie już zostawiam ogarnianie bagażnika dachowego i zostawiam sobie ogarnianie haka. Więc tyle na chwilę obecną. Do zobaczenia już we vlogu, z vlogów holenderskich, które powinny być 2, bo będziemy tam 2 tygodnie. Mniej więcej będziemy zwiedzać, jeździć,
odwiedzać różne ciekawe miejsca w Holandii, które są poza skupiskami ludzkimi, że tak się wyrażę. Czyli nie będziemy chodzić po Amsterdamie, no może z raz, ale pojedziemy sobie to tu, to tam. Jeżeli macie jakieś typy, co należy odwiedzić w Holandii i nie jest to miasto, to dawajcie znać w komentarzach, wiadomościach prywatnych i tak dalej, i tak dalej. Polecam się dodać do patronów, jeśli chcielibyście otrzymać pocztówkę z Holandii. Także tyle w tym odcinku numer 9. I do zobaczenia w odcinku numer 10, który będzie za tydzień. Czym to się i szerokości?